i sprawdzę, ile jestem w stanie zdobyć kluczy w godzinę na moim serwerze n1mc.pl, zaczynając tylko z rangą elita, nie wydając więcej żadnych pieniędzy. A więc słuchajcie, jesteśmy na koncie Piorunochron 95, tak żeby nikt nas nie rozpoznał za bardzo i będziemy korzystali tylko i wyłącznie z kita elity, ale bez kluczy, bo normalnie są w nim klucze. Ja tylko biorę tutaj i te jakieś podstawowe itemy, żeby mieć cokolwiek, i nastawiam stoper, żeby było na nim okrągło godzina, 60 minut, i zobaczymy, ile w tym czasie uda mi się zdobyć kluczy tylko i wyłącznie z rzeczy, które są na serwerze, bez żadnych pieniędzy. Więc co? Chcielibyśmy zacząć od tego, żeby iść szybko na premium, nakopać troszkę monetek, żeby kupić jakieś fajerwerki, koksy, refile i będziemy lecieli. Ale już czas mi wystartował, więc co? Zaczynamy. Dobra. Jeszcze wykopię tylko ten generator i będę gotowy. Jak widzicie, mam prawie 10 miliardów. No to za sprawą tego obsydianu, jeżeli mam być szczery, bo on jest tu najbardziej opłacany na tej strefie. No i piasek, w sumie to czerwony piasek i obsydian tu są naprawdę najlepsze rzeczy, jakie tu są. Mamy 10 miliardów, lecimy na spawna i chyba wykonałem ogólnie pierwsze osiągnięcie. Wykopane bloki, okej, 3 dusze, spoko, bo możemy je wystawić teraz na rynek. Po ile chodzą ogólnie dusze na rynku? 700 milionów, no to okej, sprzedaj jeden za 650, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, i teraz tak, sklep, bierzemy te monetki, okej, przydatne. No i co? Od razu koksy, chyba starczy, no raczej na pewno starczy. Totemy i jakieś antykobłeby. Oj, to na pewno, antykobłeby na pewno się przydadzą. I przydatne, i kupimy sobie jeszcze trochę łebów. Trochę, czyli kilka staków, nie będziemy tu szaleli. Bez przesady, dobra, chyba rzeczywiście starczy. No i co, lecimy, lecimy, lecimy. Nie ma co, trzeba najpierw znaleźć jakieś takie łatwe fragi, wiecie, o co mi chodzi. Tu widzę, że tu jakieś item, o, fajerwerki leżą. Czemu miałbym ich nie wziąć? Każdy ma praktycznie VIP-a na serwerze. A to za sprawą ukośnik kod Halloween, bo jak wiecie i piszecie sobie go, to dostajecie VIP-a na 7 dni, więc naprawdę warto. Warto, tylko za darmo. I warto też by było w sumie w mojej sytuacji znaleźć no jakiegoś na przykład. Oj, dobra, dobra. Dobra, dobra, nie, nie odpuszczę mu teraz. Nie odpuszczę, będę go śledził do końca. Kajcie. Nie, no nie umiem go, co ja robię? Ale ja tu zagrałem drewno, drewno play. No proszę was, no. Chodź, 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 kolego, chodź. Choćby tu nie mam czasu za bardzo. No nie idzie to, nie idzie to. Dobra, na spokojnie, znajdziemy to. Jest! Zebrałem, zebrałem tu rzeczy! Co jest? 39! 39 chyłyby! Dobra, dobra, dobra. Nie ma co, nie mam co, nie ma. Ja pierdzielę. Ole 200 IQ, ole 200 IQ. Wleciałem, wziąłem wszystko, nie? Jak leci? Powiem wam tak, z racji, że jestem takim drewnem, to mam pomysł. To jest mój pomysł. Biorę sobie tylko to, a totemy, to biorę totemy. Patrzcie to. PvP i od razu lecę teleportem na strefę bez elit. W razie co mam totemy. Zaraz, bo tam mam w ogóle zadanie, żeby pękły mi totemy. I to jest właśnie tutaj. Łatwo to nabić. Fajnie by było na jakiś Steve'ulców trafić, żeby ich też zabić. O nie, biegnie jakaś Shelly. Ona mnie goni, czy mi się wydaje? Jej! Nie, nie, co, co, co się... Oj, szybko poszło, szybko poszło. No, no tak, no. Dobra, to ja mam sposób, to ja mam sposób, słuchajcie. Ja mam sposób, jak wykonać to zadanie z totemami. Od razu lecę. Ty, na kotku jestem normalnie. O, jaki się... Dobra, dwie mi dwa, prawie, prawie. Szybko, od razu, kolejna. Hop, i to leci do drugiej. O, jaki ziomek, jakiś Steve'ek, jakiś Steve'ek. Jest, zabiłem, mam w ogóle duszę, mam duszę, mam duszę. I o to chodzi, o to chodzi. I mam i killa, i duszę. Kolejny, kolejny Steve'ulec. O, nawet dwóch, chodź tu. Dzięki, dzięki. Totem, zbiłem, zabity. Okej, okay, dobra. I wykonamy już jakieś zadanie, świetnie. Tu są Shelly, to nawet tu nie podchodzę teraz. Idźmy z powrotem sobie na kothal, tutaj do góry. Żeby tak mieć bezpieczną wieżę obserwacyjną, tak? Widzę, o, tu jest dużo, dużo Steve'ków. Okej, okay, to ja to wlatuję. Dobra, tego jeszcze nie zabiłem. Badropo. O Jezus, no i koniec. Ty, może. Zabiję go! Zabiłem go! Zabiłem go! Zabiłem go! Zabiłem go! On tu miał coś jeszcze? Nie. Dobra, udało mi się zabić gościa. Udało mi się zabić gościa z lepszym tym setem. Oj, oj, coś mi się tu. O nie, cienie mi się wyłączyły. No czemu? Czemu? Jest, zabiję. Dobra, to ja w sumie teraz będę mógł wrócić na spawna. Zanim poszedłem na spawna, wystawiłem duszę i zaatakował mnie gracz. Ej, ty! Ciąłek Shelly. Dobra.
ginę. Zginąłem. Nie! Mój mieczyk 3-7 podrzucił mi kilo. A, dobra, ale spokojnie. Zobaczmy, jak tutaj u mnie na rynku sytuacja z duszami wygląda. Chyba mam najtańsze na rynku, tak? Mi się wydaje. No nie, mam najtańszych, ale one są dosyć tanie, więc na spokojnie. Zadania. Zobaczmy, ile osiągnięć już mamy. Zabójstwa. 3 dusze. Je, pierwszy kluczyk leci. Okej. Co dalej? Wykopane bloki. Dusze. Odebrałem to już. Spoczko. Przelec. O, kratki, elytra. 3 klucze? Jeden rzadki. Okej, to jeszcze tu 8 dusz. Rzadki. Dobra, okej. O, użyłem w sumie błogosławieństwo. Poziom nie mam. Dusze, 3 dusze dostajemy, okej. Ranking, chyba tu nic nie mam, okej. Zniszczone części zbroi, nie? Zbite totemy. Aha, to są zbite totemy komuś, a nie dla siebie, no tak. No dobra, to by miało większy sens. Więc okej, mamy aktualnie 5 kluczy. Odkładam sobie wszystko tutaj. I jest kolejny sposób na klucze, mianowicie nagroda z Discorda. Trzeba mieć przegrane 30 minut, ja mam tutaj już przegrane 30 minut. Okej, na kanale hashtag nagrody napisałem swój nick i tutaj teraz mogę odebrać epicki kluczyk. I tutaj będę mógł odebrać booster doświadczenia i booster dropu, ale to muszę jeszcze trochę czasu spędzić i zapomniałem, jeszcze daily jest, okej. Minęło, słuchajcie, niespełna, dokładnie wam mówię, prawie 15 minut, a my mamy już 15 minut, 7 kluczy. Dobra, i 17 dusz w ogóle, sprawdźmy rynek, jak tutaj sytuacja duszowa wygląda. Okej, wystawiłem te za 10 miliardów i możemy sobie teraz tak, co my tu jeszcze mamy za zadanie? Przelecenie tą elytrą, to się wydaje, ile tu jest, nie, dobra, EC, elytra, po prostu biorę po prostu z bomby elytrę, plan jest taki, po prostu latam. Do końca i z powrotem, jak głupi osioł. No i poziom 8. 3 minuty, możecie po fajerwerkach gdzieś. Ja po prostu sobie szybowałem tutaj dosłownie. Ukośnik osiągnięcia, elytra i tak. 8 dusz, 2 rzadkie klucze. I tu jest 16 dusz i epicki w ogóle potem. Dobra, odkładamy te 2 rzadkie klucze sobie tutaj. Mamy już 9 kluczy w pół godziny. Mamy w pół godziny 9 kluczy. Zobaczmy sobie kolejne osiągnięcia, co bym mógł zrobić. Ej, ale w sumie to ja mogę łatwo zarobić tutaj te pieniążki. Ej, właśnie, bo ogólnie z zarobionych pieniędzy też kupię z rynku. Bo to, co mi się uda w tą godzinę zarobić, to po prostu z tego kupię sobie na rynku jeszcze kluczek jakieś. Będą oczywiście, bo to też nie jest pewne, że mogą być. I tutaj piasek, będę sobie cały czas na zmianę latał. Jest jeszcze jeden sposób na klucze, który jest chyba najprostszy z tych wszystkich. Ale to by nie miało sensu, jak ja bym go robił na odcinku, musimy przyznać, bo jest tutaj strefa AFK. I słuchajcie, wchodzicie sobie do takiej strefy AFK i dostajecie co 15 minut jest losowanie na klucz. Z rangą elita 40%, więc postawicie sobie tu, na przykład postoicie tutaj przez noc, to macie, jesteście zawaleni kluczami po prostu. A skrzynia AFK zawiera tutaj, oprócz jakichś rzeczy tutaj, takich jak monety, tu słuchajcie, możecie mieć voucher na VIP-a na 30 dni, albo nawet kluczyk do epickiej skrzynki. Więc to jest spoko sprawa. Zobaczmy jeszcze rynek i zobaczmy, po ile wchodzą tutaj klucze. Weźmy sobie najtańsze. 8 miliardów widzę, 8 miliardów wchodzą te klucze. Najdroższe, czyli do epickich, to widzicie sami te ceny, że to są po prostu powalone ceny. Ej, w sumie ty, za otwarte skrzynki mogę też mieć, dobra. W sumie za otwarte skrzynki dostaję tak się klucze, to jest też mega spoko sprawa. Spróbujmy jeszcze raz pójść sobie na tą strefę bez elek. Bo tutaj, kurczę, to mi szło. On mnie nie może hitnąć. Dobra, Essa, łatwo. No i nie mam, nie mam żadnych desek, żeby stąd wyjść. Nie, dobra, to ja muszę na kucaku, żeby teraz nikt mi tu nie zeskoczył. Dobra, udało się uciec. Weźmy sobie przydatny. Po ile tutaj drewno chodzi? Ojo, to ja sobie zaszaleję. Ja sobie tu zaszaleję. Chleb 16, bez przesady. No i to, no dobra, no i teraz można lecieć, nie? Hop, dobra, jest zabity. Dobra, spróbujmy. On jest rękwa. To mu nic nie da, słuchajcie. Spokojnie. Jestem zbyt pewny siebie. No nie. Oj, no i koniec, co? Nie, miękki lof, nie ma miecza. Dobra, ale ściągnięcia. Dusze? Jest, kolejny kluczyk, mamy kolejny kluczyk. Więc zobaczmy jeszcze tylko na rynku, jak te dusze się sprzedały, które ja tutaj miałem. Jeszcze, tutaj widzę, kurczę, one się naprawdę fajnie sprzedały. Okej, czy będzie mi stać jeszcze na jakiś kluczyk? 4,5 miliarda. O! Proszę bardzo, stać mnie. I zobaczmy,
ile mamy w godzinę bez wydawania żadnych pieniędzy oprócz rangi, którą miałem, mam, słuchajcie, 11 kluczy. A prawda jest taka, że gdybym pograł jeszcze tutaj dłużej i bym zaczął typowo grindować te osiągnięcia, to bym mógł ich mieć znacznie więcej. Więc myślę, że to jest całkiem spoko wynik, zwłaszcza, że jest też epicki i też, słuchajcie, codziennie z daily można odbierać te klucze. Może otworzę je w sumie. Napiszcie komentarz ze swoim nickiem, kto chce taki epicki kluczyk i co? Elo!